Witam, zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć, przepraszam Was, że tak długo nie było żadnego odcinka, ale po prostu pojechałem na wakacje i miałem opublikować odcinek ten właśnie dokładnie, ale go usunąłem. Usunąłem go po prostu, wrzuciłem do kosza, bo stwierdziłem, nie, że to jest jakiś stary odcinek, który już dawno jest na YouTubie. No i nic z tego nie było. Ale mam dla Was dobrą wiadomość, a mianowicie w najbliższy poniedziałek, czyli właściwie już bardzo niedługo, o godzinie 18 będzie live'ik. I teraz pytanie do Was. Ankieta powinna się teraz wyświetlić. Z jakiej serii? Z City Skylines, tutaj właśnie przemysł, nasza góra złota, czy może właśnie z Miasta Ogrodów, czyli Miasto Szczęścia, a może jednak zamiast tego byście chcieli Mass Transit, czyli naszą starą serię, którą dokończymy, czy Parkowe Szaleństwo. Macie 4 serie z City Skylines do wyboru, głosujcie w ankiecie i zaczynamy już odcinek, żeby bez zbędnego przedłużania. Ankieta jest ważna mniej więcej, jak mi się spodoba. W poniedziałek około godziny 18 będzie live. Do zobaczenia. Mam dla Was dobrą wiadomość, a mianowicie... Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, tam znowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Industries. Jesteśmy obok naszej dzielnicy leśniczej i za chwilę się nią zajmiemy, ale zanim to, to ten węzeł, który tutaj jest, no taki pseudo właściwie, bardzo pseudo węzeł, przebudujemy go tak, aby nie miał się jak korkować, przynajmniej chwilowo. Taki mam pomysł. Więc zapraszam Was do timelapsa na sam początek odcinka. I zaraz zaczynamy Industries. Thank you.
Dobrze, witam po przerwie. Jak widzicie, nasz węzeł został już zrobiony. Nazwy cały czas jeszcze nie zmieniłem, jeżeli nawet napisaliście. Jeżeli nie napisaliście, to przypominam, napiszcie w komentarzach, ponieważ dwa odcinki naraz nagrywam. Ponieważ znowu gdzieś będę teraz wyjeżdżać, więc niestety live'a zbyt szybko znowu nie będzie, ale spokojnie. Spokojnie, tak. No tak, proponuję poczekać z dalszą rozbudową co do tej dzielnicy na dzień. Ponieważ, no właśnie, to ja tutaj zbyt dużo nie widzę. Natomiast w tym momencie jedna rzecz mi się przypomniała, ponieważ mamy tutaj taką piękną górkę. I my z niej nie korzystamy. Nie wiem, czy wy to właśnie w tym momencie też o tym pomyśleliście, ale... No przepraszam bardzo, gdzie jest nasza kolej linowa? Tak samo tutaj, na tą stronę, tutaj do tego też by się przydała kolej linowa. Bo tutaj akurat to niedługo zostanie zamknięte, ale nie zmienia to faktu, że można by tu to postawić. Właśnie, a to po czemu dałoby się postawić na przykład, nie wiem, tutaj? Świetnie. No, to mamy od razu miejsce na naszą stację kolei linowej. Nie w tym kierunku. Chociaż w sumie... Dobra, ale to tylko chwilowo. Będzie tutaj przystanek graniczny. Kolejny przystanek by się przydał gdzieś tutaj. To może być problematyczne. Nie, bardziej bym wolał, żeby to gdzieś... Tutaj, czekaj. 2 tony, to wypad. I tutaj zamiast tego możemy spokojnie... Spokojnie, gdzie to jest? Gdzie jest nasz komunikacja? Tutaj, proszę bardzo. Postawić to. Dobra. I stacja końcowa. No, tutaj by było dobrą lokalizacją, bo jest i szkoła, i wszystko. To postawmy tutaj obok tej szkoły, w sensie szkołę przestawimy. Dzięki czemu będzie tutaj wystarczająco dużo miejsca, aby to tutaj postawić. Dobra. No i tak, zapomniałbym. Jeszcze jedna stacja będzie... obok tutaj naszego przemysłu leśnego. To jest oczywiście chwilowy przystanek, ale chwilowy jak chwilowy, ale będzie. Więc tak, zacznijmy sobie najpierw tutaj od tego miejsca. To tak, najpierw tutaj będzie jechać sobie do góry dosyć wysoko, ponieważ musi przejechać tutaj nad tym wszystkim i później zjechać tutaj, więc tu widzę, że jest, że tutaj by... Wyłączmy to i wyłączmy to. Będzie prościej się kręciło. Dobra, powiedzmy, że dojedziesz, nie wiem, na przykład tutaj, czekaj. I stąd możesz już zjechać, świetnie. Natomiast stąd to miałem taki świetny pomysł i ja wiem, że go się da coś zrobić. Aby nasza kolej linowa przejeżdżała nad tym wszystkim. Dobra, gdzie jest ten słup? Bo widzę, że się jeden słup gdzieś musi robić, tak? Skoro nie chce przejść. Ale dobra, to tak, najpierw na początku musimy tutaj postawić taki słup. Czekaj, co? Czemu on to jest taki zwykły? O, no właśnie, tu już taki się robi. Czemu jak ja stąd to robię, tutaj się robi taki kiepski? Nie wiem. No nie wiem właściwie. Dobra, no to najwyraźniej trzeba użyć pomocy linii pomocniczych. Zniknij ten komunikat. Świetkacz, opanuj się. Dobra, o, taki słup mi tutaj całkowicie odpowiada, proszę bardzo. I stąd, teraz pytanie ze 100 punktów, czy uda mi się zrobić nad tym całym kanionem przejażdżkę? No, powinno się dać. O, jest. Da się. Wiedziałem, że się uda. No, proszę bardzo, nie powiedzieć, że to nie jest fajny widok, w sensie... Przemysł jak przemysł, ale widok powinien być zacny. Dobra, to tak, tutaj już sobie zjedziemy z tymi słupami do takich niższych. Tak, i tutaj będzie właśnie... O, tutaj... granią. Może niekoniecznie. Może niekoniecznie w ten sposób bym chciał tutaj dojechać na górę, na szczyt. Trzeba na pewno nad tym przejechać. Co jest trochę smutne, ale no, dobra. Że nad drutem trzeba jechać. A tutaj to w ogóle jest jakiś... A, tutaj się dużo dzieje. Nie, bo tu później, żeby nie było. Tutaj później, w tym rejonach. Właściwie to my nie musimy jechać na tym.
Dobra, to będzie lepiej. W tych rejonach to będzie tutaj jeden za 2-3 lody postawimy, tak? Żeby nie było. Ale póki co, ponieważ po prostu tutaj na razie głównie Illusis na razie się zrobimy, później będzie trochę też miasteczka, no bo miasteczko też musi być rozbudowane trochę, to później się zajmiemy całą resztą, ale póki co, no to wiadomo, jak to wygląda. No, no tak, tutaj sobie pojedziecie nad tymi. Właściwie to nawet możemy... Można byłoby tu już wykręcić trochę. Czyli, że i nad tym... Czekaj, bo na ile może być długi słup? I nad tym? O. No, 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 to ja rozumiem. Jak już nad czymś siedziemy, to nad wszystkim. Dobra, no i stąd to już będziemy sobie normalnie na takich słupach jechać. O, nad koronami drzew po prostu. Żeby nie było. No, a tutaj sobie zjedziesz już w dół. I tutaj ładnie się wczepisz. Dobra, sądzę, że taka kolejka linowa mi tutaj spokojnie wystarczy. No, a zmieni czas. I jeszcze jedną postawimy, bo jestem po prostu trochę mi się to wkręciło już. Dobra, to jeszcze jedną postawimy, jak będzie znowu nas. Więc teraz zajmiemy się naszym leśnictwem. Ponieważ jak widzimy, już całkiem zaczął tutaj nawet funkcjonować. Nie. Więc trzeba będzie się zaraz niedługo zająć wszystkimi tutaj drogami i tego typu rzeczami, to tak. Od razu mogę powiedzieć na początku, w tej chwili i na tych miastach w ogóle, że tutaj wzdłuż autostrady będzie specjalna droga. I tak, jakiej to jest długości? To jest na długość, jak autostrada. Tak, bo ja już tu dumę zrobię, co nie? No właśnie, to jest na długość. To trochę ponad jedno kółeczko. Czyli na coś takiego. No i właśnie tutaj się robi podobne. Dobra, no to w takim wypadku musimy pojechać na trochę ciut więcej. A nie, bo tutaj już jest to jasne. Czekaj, a w ogóle by mi to się udało wybudować coś takiego już? Nie, tak, bo pierwsze to wyłączyliśmy. I po drugie, czy... My byśmy to mogli postawić. Moglibyśmy. No dobra, jak możemy, to możemy. To będzie tak będzie wyglądać. Natomiast... Albo z drugiej strony... Możemy tutaj poczekać na nasze te budynki przetwórcze. Bo oczywiście z jednej strony... Budynki przetwórcze chcę, żeby były w miarę wymieszane. A nie, że w jedno miejsce wszyscy jadą. Mówimy, że jak to się kończy? Że się to kończy? Do szkółka leśna? No i tak, nie wiem. Tak, ale z tego co kojarzę, to nawet tutaj się to dało poustawiać. Celulozownia by weszła tutaj, chyba by właśnie idealnie by weszła. Ładnie, najwyżej możemy tutaj pojechać jeszcze kawałek i tu po prostu się pokręcić. Tak, może zrobimy w ten sposób. Najwyżej później będziemy coś kręcić więcej na ten temat. Natomiast teraz póki co, więc po prostu tutaj podobimy takie zwykłe drogi. O. I powinno to całkiem ładnie wyglądać. No, to tak. To się połączy ze sobą, jakbyśmy tak robili, żeby to jechało dalej prosto. Ale nie będziemy na razie tego robić. Ponieważ to musimy jakoś to podłączyć ze sobą. Te dwie drogi. Nie chcę być tutaj tunelu, bo wiecie, no... Tunel to nie zabawa. W sensie, to jest tunel, ale no... Ale to nie to. To nie to samo. Więc po prostu zrobimy sobie to, żeby tutaj to zakręcało. No, co nie? Tu tak i... Czekaj. Tutaj trzeba trochę podjechać. No powiedzmy, że jakoś tak tutaj. Okej, dobra. Dobra, czekaj, to może w ten sposób. O! Dobra. No i tu powinno już to całkiem zacnie wyglądać. Dobra, to tak, tu sobie dojedziemy dotąd i na razie po tej stronie, po drugiej na razie nie będziemy kręcić. Dojazd do tego miejsca będzie o wiele bardziej ciekawy niż możecie sobie wymyśleć w waszych głowach. Ponieważ... właściwie to jeszcze nie wiem. Tak, to była odpowiedź idealna, widzisz. Ponieważ ja właściwie jeszcze nie wiem. Nie, bo po prostu tu postawimy jakieś te budynki. No. To może by tutaj ładnie weszło. Tak, tutaj ładnie to wejdzie. Nie ma się wcześniej zastanawiać nad czymś trochę innym, ale... Ale skoro ten budynek tutaj spokojnie wszedł, no to nie będę musiał nic nad myśleć.
Więc i tak, poza tym tutaj nikt nie ma problem teraz. Nie wiem, może nie ma Dudzona. Chyba nie ma Dudzona, naprawdę. Coś się musiało zwiesić, żeby nie ma ludzić, ale dobra. Kolejne, tak, tutaj musimy sobie skręcić, żeby wiedzieć, gdzie to później odbudować. Tu sobie dajmy to i postawmy sobie to. Tutaj. Okej. Okay. Chcę wyburzyć. Dobra, i ciach, ciach, ciach. Dobra, całkiem nieźle. No i do tej drogi oczywiście będą dojazdy z różnych miejsc świata i nie tylko. To wyburzymy sobie. I tak, czy wy macie jakiś plan skądś indziej, czy co? A, wy nie potrzebujecie. Znaczy, no teraz już potrzebujecie, ale normalnie byście nie potrzebowali. A, to dobrze wiedzieć. Na przyszłość to będę wiedzieć, że jakby coś, to lasy nie potrzebują prądu. Znaczy, to jest nawet logiczne, ale... Ale w Cities nie wszystko jest logiczne. Wbiliśmy kolejny poziom, nasze właśnie tutaj to. Zakład produkcji biomasy, czyli to, co nas interesuje. Czyli coś fajnego. Fabryka mebli, magazyn trocin, baraki dla frajerów i mała szkółka leśna. Okej, okay, dobra. Zaraz to... Dobra, można by... Może najpierw od tego w sumie zacznijmy. Dobra. To tak, zobaczmy jakie co jest duże, jejku. Dobra, sądzę, że to jest idealne miejsce dla niego. Będę szczery, sądzę, że to jest dla niego idealne miejsce. Znaczy, dla jednego trochę mało też też. Pomiędzy nimi... A, bo tu jest... Bo tutaj jest pospolite duszenie gruntowe. No dobra, to z tym nic nie zrobimy już. Natomiast baraki... To my musimy niestety na razie postawić sobie tutaj. Gdzie one są? O, tu są baraki. Tak, bo na razie nie mamy gdzie indziej ich postawić. Obok kolejki linowej. Czyli jedynego transportu tutaj aktualnie to jest. Tak? No. Jacyś ludzie jadą nawet tutaj do tej kolejki. Dobra. Czy jacyś tak? Ktoś jedzie. A nie, wyjeżdża. Jedzie tam i jedzie ten dynometra. No to naprawdę ciekawy masz pomysł. Ludzie mają ciekawe pomysły. A, i tutaj, żeby nie było, zrobiłem dojazd już kolejowy. Pomiędzy odcinkami i pomiędzy odcinkami też zrobiłem tutaj las zalesienie, które zniknęło w niewyjaśnionych przyczynach właściwie. Więc już tu już jest wszystko zalesione i ogólnie zadawajmy aktualnie 102 tysiące. Co oznacza, że budżet naszego miasta jest naprawdę niezły. A bym powiedział, że więcej niż niezły, jest wspaniały. Dobra, stąd sobie damy słup tutaj. Patrzę na telefon, tak coś, taki był dźwięk, jakby coś wibrowało. A jak ingres... Właśnie, cały czas nie wiem. Zadałem pytanie w ostatnim odcinku, ale to był dosyć długi odcinek, więc może nawet nie utrzymałem na nie pytanie, więc jeszcze raz zapytałem tam. Czy ktoś z was wie, co to jest ingres i czy graliście w ingresa? Jestem po prostu ciekawy. No, natomiast tutaj to, jeśli już coś możemy zrobić, to ten płot, no to... Co? No bez jaj. Ja nie mogę. Dobra, no tutaj to już pójdziesz, co nie? Zbyt strome zbocze. Nie ma zbyt stromego zbocza. Ja mówię, ja jest. Tak, jakbyście się zastanawiali ogólnie jak ten węzeł działa, to zatem w sumie mógłbym wytłumaczyć. Ten węzeł działa w ten sposób, że nie będzie korków. Już takie jest założenie moje. A mianowicie, jak sobie popatrzymy, to nie ma szans, żeby cokolwiek się ze sobą, tutaj wiecie, kolidowało. A z drugiej strony każdy ma tutaj prostą drogę, gdzie by chciał jechać. Skrócić to tyle. Miejmy nadzieję, że tak będzie działać. Czy tak będzie działać, to nie wiem. Tego wam niestety nie powiem. Tak, w ogóle tutaj możemy też sobie zmienić. To są drzewa iglaste. Mamy jeszcze bóg. Bądź. Olha. Ale sądzę, że drzewa iglaste w tym rejonie to będzie dla mnie hit. Ponieważ dzięki temu, że tutaj są drzewa iglaste. Czekaj. Drzewa iglaste. Mogę poustawiać dookoła drzewa iglaste i to będzie naprawdę idealnie wyglądać tutaj w tej okolicy. Czekaj. Poustawiamy drzewka, które są nam tutaj zbędne. O. Zobaczcie, jak poustawiam sobie tutaj trochę drzewek. Właśnie tych iglastych. Tutaj to zacznie już wyglądać jak faktycznie jakiś przemysł leśny, bo tutaj będą zresztą się robić wszędzie drzewa. Znaczy nie dotknął się robić, bo ja po prostu je poustawiam. Ale no wiecie, łapiecie o co mniej więcej chodzi, co nie? No zobaczcie, na przykład tutaj też poustawiamy. I nawet ten tatak sam z siebie będzie już o wiele lepiej wyglądać. Bo będzie w drzewach.
A co nie? Możemy postawić. No właściwie tutaj ja później to zalesię wszędzie, żeby były drzewa, tak? Teraz nie chcę po prostu marnować odcinka, więc... A few moments later. Wracając po krótkiej przerwie, mam taką dla was informację, ponieważ nagrywam ten odcinek parę dni po tym, jak go nagrywałem i nie mam żadnego pojęcia właściwie, co się działo. Nie chcę wam w ogóle powiedzieć, trochę drzewek dorzuciłem jeszcze po tamtym odcinku, jak go nagrałem, więc teraz zaczęło to naprawdę już całkiem sympatycznie wyglądać. Ale tak, może mnie zjecie za to, ile odcinków się tutaj teraz pojawiało, ale ja pojechałem teraz na wakacje na chwilę znowu urlopu do Zakopanego. Też tak czasami może być, ale spokojnie, mam dla was dobrą wiadomość. A mianowicie, kiedy wrócę od razu z Zakopanego, prawdopodobnie będzie w sobotę, więc w niedzielę, kiedy już wrócę do Warszawy, mniej więcej, to mam dla was wspaniałą wiadomość. Jak wrócę, nagram sobie was specjalnie krótki odcinek o nazwie Dzisiaj Live około 18. Jak nagram ten odcinek, to w tego dnia właśnie wtedy się pojawi live. Więc i zaraz po tym, jak mniej więcej się pojawi ten odcinek, coś koło niedziela, poniedziałek, wtedy będzie live'ik z Industries. Dobrze, natomiast jedną rzecz, którą dzisiaj jeszcze koniecznie zrobię, poza tym, że mamy prawie 3 miliony, więc w trakcie odcinka przybyło nam około 1,5 miliona. To jest straszne. No tak, przypominam o nazwie na tą dzielnicę. Idę, aż strasznie mnie korci, żebym dłużej pograł, ale nie mogę. Produkcja własna mamy całkowita, mamy dosyć dużo drzewek się tutaj produkuje, jak widzicie. Rzuciłbym trochę drzewek, to na pewno, ale mamy szkółki leśne, to może szkółki tutaj podróbmy. A bo wiecie co, szkółki zróbmy z drugiej strony, żeby jakoś to trochę podzielać. No dobra. To będą szkółki. Natomiast tutaj dokończmy jeszcze trochę dajmy lasów. Ja i tak będę musiał później wymienić wszystkie na te nowe. No ale no. A, jeszcze widzę, że jest źle tutaj przystosowana droga. A nie, ona jest dobrze, tylko jest do tej strony. No dobra, no to trudno już. Jest trochę niesymetrycznie na droga zbyt. No dobra, no to już nie będę marudzić i drzędzić, ale trudno. Tak to już niestety czasami jest. No to mogę jeszcze postawić? Mogę postawić jeszcze jedno. To daje nam... czekajcie, co to dał? Budynek przetwórczy wymaga leśnego. To potwierdzone, jakim jest drewno budowlane. Okej, okay, tak. Dobra, a to produkuje nam papier. No i tak, te od papieru, nie wiem czy to pokazywałem, tutaj dwie stoją i to tyle. Natomiast jedną rzecz, jaką faktycznie jeszcze lubiliśmy zrobić, po tym, że sobie zobaczyłbym, kto to właściwie jedzie. No, ładnie. Do tej dzielnicy, jak widzimy, dzięki naszemu wspaniałemu węzłowi, całkiem nieźle się tutaj ruch składa. Natomiast co do przepisów, to tutaj by się przydała ulepszona logistyka. Zwiększa koszty utrzymania budynków i zwiększa pojemność magazynów, budynków, pozyskania surowców, zakładów, ok, dobra, ulepszona BHP, to nie, zaawansowana automatyka, wzrost poziomu produkcji o 10%, wzrost kosztu utrzymania o 10%. Dobra, na razie nie będziemy w to jeszcze wnikać, natomiast coś, co teraz konkretnie bym chciał zrobić, to jest coś popracować nad tą dzielnicą. Mam pomysł, co zrobić, aby ta dzielnica działała lepiej, czy nie działa tak jak teraz, że po prostu jest zapełniona. I nazywa się to, czekajcie, paliłem grę, to nawet nie miałem jak tutaj przystosowanie, tutaj jeszcze wszystkie właściwości CDs, więc no sorry, no, ale dopiero co odpaliłem, więc i zaraz wyłączam, bo pakuje się właściwie, ale stwierdziłem, nie no, odcinek muszę skończyć i jeszcze go zmontować, a prawdopodobnie jeszcze w trakcie wyjazdu uda mi się zrobić coś niemożliwego. Nazywa się, a właśnie, ulepszona logistyka tutaj by mogła być.
Tak, czekaj, bo to był przepis, który dawał ulepszona logistyka, zapewnia większy, czekaj, zwiększa pojemność. Tak, to będzie lepsze. No, teraz tutaj się wszędzie zwiększy. Natomiast coś do zwiększenia pojemności jest tutaj, o, mówię o tym budynku oczywiście. Postawimy go sobie tutaj spadę. Oczywiście wszystkie będą zrównoważone, ale będą wszystkie prawie pełne. W to akurat nie wnikam. Ale jak sobie poustawimy ich tutaj pod Trilliard, właściwie to będzie tutaj rzeczywiście pod Trilliard, to tutaj one spokojnie będą teraz nam zaspokajać właśnie tą niezbędną potrzebę i jakby coś tutaj będą mogły, po prostu to wszystko będzie mogło jechać. Jeszcze można sobie ustawić trochę tych w lasku, a jakby coś później pozostawić. O, mój telefon się domatował. Usłyszałem. Dobra, i tutaj jeszcze. Proszę bardzo. Mogę wam gwarantować, iż tutaj jedzie tą drogą Trilliard ludzi. Ciężarówek. Tylko w jednym celu oczywiście. Ale dobra. Tego nie będziemy teraz robić, bo tak, bo tu widzę, że jest czerwone światło, ponieważ pociąg przed chwilą przyjechał. I teraz powinno być, czekajcie, się zaraz tutaj powinien zamknąć i zamiast... A, nic nie jedzie. No, nie powiedział, że tutaj zaraz jedzie pociąg właśnie, o. I że się pozamykają przejazdy, ale nic tutaj nie chce jechać tak konkretnie tą drogą i ja nie mogę. Jakby tak możecie. No, tutaj kogoś zatrzyma? No niestety, nikogo nie zatrzymało. Ale sądzę, że takim rozwiązaniem... No i tutaj już jest pełne. Zwiększy nam się pojemność, produkcja i w ogóle to wszystko i będzie to działać. I niedługo prawdopodobnie dzięki temu, że papier już wytwarzamy, to zacznie importować. O, jedzie. Widzicie? Mówiłem i jest. A nie, pojazd prywatny jedzie. No ale niedługo sądzę, że już powinny tutaj dojeżdżać nasze papiery z naszej produkcji, która jest gdzieś tutaj. Nie ma na razie pociągów. Tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ten może odcinek jest trochę krótszy, tak jak mówiłem, muszę go na razie kończyć. Zobaczmy na koniec, jak wygląda tutaj produkcja. Już wychodzimy powoli na plus. Natomiast jakiś lekki import nam tutaj wskoczył, ale spokojnie, powinno być całkiem nieźle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj na moim kanale, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. I przy okazji nie przegapicie tego live'a, co się już niedługo szykuje z tej serii. No i jeżeli, właśnie jak mówiłem... No, to już nieważne zresztą. No, i na koniec oczywiście sio. I tutaj nie mam żadnych skrzyżowań, więc dobrze. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Jak ja lubię te CD-scanners. Tylko, że tak ostatnio rzadko w nie gram. Cześć!